Ale nuda na chacie, nie chce mi się już oglądać telewizji. Wiem co, zostanę pato streamerem. Tylko najpierw se muszę skonstruować jakiś zajebisty telewizor, komputer. O, monitor już mam. Stację dyskietek też mam. Teraz jeszcze tylko fajnie to sobie poprzerabiać. Karta pamięci, do prądu na lewo. Ciągniemy od sąsiada, żaróweczka. No i panie, zestaw jak się patrzy. Nawet kamerkę se internetową zamontowałem. Teraz to mogę tam na Twitterze jakieś gówna nagrywać. Dobra, najpierw GTA 5 lecimy. Elo, elo. Ale nie no, tak samemu to dziadowo. Chyba zawołam tego czerwonego frajera z góry. Z nim będzie śmiesznie, jak jego gębę zobaczą widzowie. Czerwony grzybie, chodź tu! Słyszysz? Ja pierdolę, normalnie siedzę tutaj jak na chuju. No. Cześć, owłosiony męski narządzie rozrodczy. Co ty znowu wymyśliłeś? Chodź, zostaniemy streamerami, będziemy grać w gry. Gameplaye robić. Na tym złomie? No kurwa, pewnie, że ja tak. Ja tego nie widzę. Puknij się w czoło. Ha, i tak jeszcze przyjdzie do mnie frajer. Albo wiesz co, w sumie to mi się nudzi, to pogramy se razem. Dobra, to zrobimy razem po to streama. Chodź. No patrz sąsiad, ogarnij co tutaj mam, chłopie. GTA 5. Streamujemy. Jak na razie oglądano z trzech widzów. Co to kurwa za grę głupią puściłeś? Jaką grę głupią, człowieku, to jest zajebiste, to jest ostatnio na topie i bardzo popularne. Lepiej oddałbyś mi moje 5 zł i jakie wiertarkę. Jakie twoje 5 zł? Wiertarkę to już dawno opchnąłem w lombardzie. Taki szmaciarz jak ty z dwoma lewymi ręcami na pewno nie powinien używać tak groźnych narzędzi, bo jeszcze sobie krzywdę zrobi. Taki debil jak ty na pewno nie powinien grać w takie głupie gry. Bo co, zabronisz mi? Bo będziesz jeszcze głupszym debilem. Nie, uwierz mi, że nie, patrz. Weź obczaj lepiej to, w samych gaciach mogę ukraść auto. Dobra, daj mi tutaj lepiej przejąć stery, bo ty się do tego nie nadajesz. Nie, czekaj, bo ja tutaj podriftuję. Na razie. Grałeś w ogóle kiedykolwiek na kompie, czy cię stary w szafie trzymał przez całe życie i cię przywiązywał do kaloryfera i bił laciem? Mnie przywiązywał jeden stary, a siebie przywiązywało dwóch starych. Nie wiem co gorsze. No, ty czujesz przywiązanie do moich dwóch ojców bardziej niż ja. Bo ciągle o nich mówisz. A ty lubisz brać do buzi. A ty, kurwa, jaki z ciebie spedał śmierdzący. Weź mi już tutaj, nie gadaj, bo normalnie... Ołaj, przez ciebie pizłem się. Ej. Lepiej oddawaj mi pieniądze za tą sprzedaną w lombardzie latarkę. Znaczy, kurwa, wiertarkę. Skąd już pić, bo woni od ciebie alkoholem. Dobrze, że normalnie widzowie nie mogą poczuć przez mikrofon, bo pewnie by się dawno ożygali na wizji. Jeździsz jak ciota. Ciota to cię wychowała. Czekaj, o, ciężarówkę ukradniemy. Dawaj ciężarówkę. Kurde, nie zdążyłem. Tam żadna ciężarówka nie jechała. Jedzie, patrz. Ukradnę ją. Patrz sąsiad, tak to się robi. Ty jakbyś grał, to pewnie byś dawno zginął. Jeszcze go rzuciłem i go zabiło. Da, przejadę go. Gdzieś miał taką samą czerwoną koszulę jak ty czerwony sweter. W zasadzie ty już nie masz czerwonego swetra, bo już jest taki wyblakły. Dzięki. Teraz mam szary, dostałem na urodziny. Chyba sam sobie kupiłeś. Skąd wiedziałeś? No bo od kogo niby miałbyś dostać? Od ciebie. Ode mnie? To chyba ostro przećpany musiałem być wtedy. No sąsiad, weź no coś tam powiedz, bo widzisz, że widzowie tutaj oglądają nas, a nic się nie dzieje. Weź no urozmaić jakoś nam to wideo. Żeby urozmaicić te wideo, trzeba byłoby je w ogóle już wyłączyć. Czemu? No bo jesteś głupi. Nieprawda, właśnie ja tutaj wszystko napędzam, całą akcję. O kurde, o! Spoko. Patrz, jakaś niebieska kropka na mapce, jedziemy ją sprawdzić. No to sąsiad, powiedz co sądzisz o GTA 5. Po pierwsze, to no. Dawaj moją wiertarkę. Kurwa, skończysz mi dupcyć o tej wiertarce? Może jeszcze z tym całym kompletem wierteł, co? Albo pieniądze, albo wiertarka. A jak nie, to wpierdol. Idźcie do Castoramy i za pieniądze kup se wiertarkę, proste. Ale ty mi ją ukradłeś, więc teraz mi ją oddaj. Nie ukradłem. Gdzieś jest po prostu pierdoła i sam ją przyszedłeś sprzedać. W zasadzie to ją oddałeś za darmo.
Nie jestem pato streamerem, jestem normalnym gameplayerem. Po co w ogóle przerywałeś mi walenie konia? Aha, to ty waliłeś. Co za pedał z ciebie? Czemu pedał? Bawę byś se znalazł, a nie tylko w te gazetki zasrane. Patrzysz się i czepiesz kapucyna. Przez ciebie wydawnictwa zbankrutują. Ja jak byłbym... Dobra, sąsiad. Jakbym się dowiedział, że na moją gazetę spuszcza się taki walikoń, to chyba bym ogłosił serio upadek. Dobra, cicho. Chcesz teraz w prawo. Dobra. Chcesz pograć trochę? O, ała. Tak w ogóle to ja powinienem w to grać, a nie ty. Czemu? Od samego początku. Czemu? Dlatego, że ty nie umiesz w to grać. A ja przynajmniej wiem, co mam robić. Ty właśnie nie wiesz, co masz robić i dlatego tak źle ci idzie. Zobacz, ja znam taki trik na hajs. Wystarczy ukraść taką ciężarówkę. Wsadzić jej granata do dupy. Tak jak tobie, ojciec. Oddalić się. Tak jak twój ojciec, bo go nie znajdź w końcu. I zgarnąć mamonę! Tylko, że twój stary akurat nie zgarnął mamony, tylko ją regularnie oddawał jako alimenty. I teraz trzeba uciekać, bo nas helikopter goni! Na pewno zaraz tu przyleci. Ło, pociąg! Fuck. Ajolo. Tak się wskakuje. Oła, dobra, nie tak. Teraz patrz, skaczemy do wody. Dobra, nie wyszło. O, gra się zapisała, fajnie. Jakby szło tak życie zapisywać, to ja bym wczytał save'a poprzedniego przed poznaniem cię. Bo bym nie chciał poznać takiego zjebanego sąsiada. Jakbym poznał cię jeszcze raz tylko dlatego, żeby wpuścić ci w pierdol. Hahaha, jak ty się bić nie umiesz. Ty jedyne jaką przemoc wyznajesz, to bicie konia swojego. Jeszcze to ci nie wychodzi. A ty jak waliłeś konia, to przyjechała peta. I co? No jak to co? I ci zagrała na fleta. Hahaha. Nie. Tak. Peta to ci mogę zgasić na czole. Walczyli o prawa zwierząt i teraz konia nie masz. Bo był pod ochroną, taki rzadki gatunek. Taki chujowy. No właśnie, że nie. No właśnie, że tak. Dobra, sąsiad, to co, kończymy tego gameplaya? Kończymy, bo ty grać nie umiesz. No ale to może na następny raz nagramy jakąś misję, bo na razie to jest próbny gameplay bez celu i jak na razie chyba się sprzedaje. Z tego co widzę, to 5 widzów aż mamy. Jeszcze jakiegoś donata może nam wyślą i będzie spoko. I wtedy będziemy mogli się iść najebać. A po co czekać na donata, jak możemy iść się już najebać? To co, idziemy pić? To idziemy do bimbrowni. Dobra. Ale ty stawiasz. I do naszego burdelu przed domem. Okej, ale ty stawiasz. Nie, bo ty. Dobra, to idziemy chlać. No to widzowie, do widzenia. Rusz dupę, bo nam biber wyparuje. Idziesz. Dobra, sąsiad, idę.